Dom w cenie mieszkania bardzo kusi ten tytuł. Mhm. Od czego zaczęła się historia tego programu? Można było za 300 tysięcy złotych jeszcze trzy lata temu kupić mieszkanie. Tak. Dzisiaj w Łodzi, w której mieszkam, za 300 tysięcy złotych ciężko jest kupić kawalerkę. Natomiast można za 400 tysięcy złotych postawić sobie dom, który ma 80 metrów. Mhm. Dom z drewna, dom ekologiczny, dom pasywny. Polak potrafi. Kuba Midel, inwestor, rentier, wizjoner. Prowadzący program Dom w Cenie Mieszkania w Zoom TV. Wydaje mi się, że tego typu program Dom w Cenie Mieszkania to jest bardzo światopoglądowy program. To jest poradnik, jak można ten dom zbudować, kupić, sprzedać. Jak można tanio mieszkać, jak można mieszkać za 0 zł, 0 groszy. To były zaskoczenia. Yy, największe, że, że mówię, ile kosztuje utrzymanie tego domu? No, 60 zł, wywóz śmieci. Prąd, własna woda. Prąd z tych paneli, prawda, ogrzewanie też prądowe, ale jest pompa ciepła. Podatek za ziemię jest bardzo mały. Podatek prawda? za ziemię grosze. W porównaniu do czynszu w mieszkaniu. Dokładnie. I coś, co też mi dało dużo do myślenia zupełnie inny mental, że inaczej się oddycha w domu, w którym nie ma kredytu i nie ma obciążeń finansowych. Oj, drodzy, właściciele wiedzieli, co robili. Można mieć mały hamak, można mieć Dla całej hamak rodziny. duży. Moja mama zawsze mówiła, że w domu to jest same problemy. Musisz śmieci sama, musisz coś tam, musisz ogrzać. Tego się chyba ludzie boją, jeśli chodzi o domy. Co? Znaczy, to, to nie ma co się bać, te obowiązki są. Wczoraj <gry> wynosiłem, nie wiem, ze 100 kg jakichś niepotrzebnych śmieci. Za furtkę trzeba przejść kawałek drogi, posprzątać podwórko, zapłacić za to yy, i się tym zająć. No, w mieszkaniu płacimy. Iść do wspólnoty, to wszystko jest zrobione. Więc jeśli chodzi o wygodę życia, łatwość życia, na pewno mieszkanie. Tylko no coś się niestety porobiło z cenami. No właśnie, y co się porobiło z tymi cenami? Powiedz. Ja do końca nie wiem, mhm. y czy trzymamy górkę na nieruchomościach, czy dołek na pieniądzu. Bo, bo nie do końca nas przybyło jako obywateli, jako mieszkańców. A, a mieszkania wzrosły nominalnie razy trzy w ciągu jakichś pięciu, sześciu lat. Czyli wszystko około 600. Wszystko, tak, Około 600 tysięcy złotych. A co można było za to kupić w Warszawie? No, myślimy, że jakieś wypasione 30 metrów na obrzeżach do remontu. <grym> Czy w ogóle normalny człowiek jest w stanie teraz kupić sobie mieszkanie? Będzie coraz trudniej. Mhm. Dlatego, że nie będzie nas stać, albo nie będzie nam się chciało wiązać mhm. z nieruchomością na 25-30 lat. A z nieruchomością może byśmy się związali, ale szkoda tego kredytu. No tak. Szkoda jakiegoś ciśnienia. Dzisiaj y, odsetki od kredytów wzrosły 3-4 razy i ludzie to czują. Nic, nic tak nie łączy na życie jak wspólny kredyt, prawda? Yy, no trochę tak. <grym> Podobno pierwsze w historii też nowożytnej, więcej osób mieszka w domach niż w mieszkaniach w Polsce. No, bo kiedyś, pamiętam w moim dzieciństwie, to był taki synonim bogactwa, że wiesz, wydawało mi się, że tylko po prostu Dokładnie. Black Caring tam z dynastii może mieszkać Od w domu. 20 lat temu, kiedy rodzice... Dom był dla mnie nie do pomyślenia. Jak pamiętam, w podstawówce czy w liceum, jak ktoś miał dom, to był tak zwanym bogatym człowiekiem. Lada chwilę się okaże zupełnie inaczej, tylko z innych pobudek że trzeba mieć czas, żeby mieszkać w domu. Trzeba mieć jaja, żeby mieszkać w domu. Trzeba mieć odwagę, żeby się wyprowadzić. Tak. Co, przyszło? Co przyszło? Krowa przyszła! Jak krowa przyszła? No krowa przyszła od Andrzeja. One po prostu chodzą lasem, po prostu i wchodzą, wypijają mi wodę i zżerają. Stąd mam właśnie Nie nie miały być. To nie jest sport dla słabych ludzi. Ale daje ogromne możliwości, ten kawałek działeczki. I horyzont, na który się patrzy. I swój własny horyzont. Dwa, no komfort mieszkania. Jeżeli te, kupujesz te 30, 40 metrów, Super, kiedy nie ma dzieciaków, natomiast jak, jak dochodzi dwójka, trójka dzieci, wrócimy do czasów takich komunistycznych. No ja, ja w takim mieszkaniu też się wychowywałem. Czy, no czy moja mama w takim mieszkaniu żyła, gdzie była babcia, prawda? Rodzice mamy, mama, siostra, piesek, kotek. Natomiast no, no, no jest to ścisk. Jakkolwiek źle to też nie zabrzmi, to trochę idziemy w kierunku Japonii, Paryża, gdzie część społeczeństwa będzie żyła w przepięknych apartamentach, w wielkich domach, a część na bardzo małej powierzchni. I to prawda, że witają Was Sarny, Jelenia, nawet łosie? Sarny, Jelenie, łosie, lisy, zające, jak y, pierwszy raz tutaj zobaczyliśmy. Przebiegające stado 30 jeleni zrobiło to na nas piorunujące wrażenie. Chciałem ci zapytać o ten twój rodzinny dom, m, mieszkanie w bloku, rozumiem. Ja też się wychowywałam na takim małym metrażu. Mam wrażenie, że kiedyś m, bardziej to akceptowaliśmy. To nie było aż takie trudne. to nie był problem. Tak, w ogóle. Ja wzięliłem z siostrą pokój, który miał z 6 metrów kwadratowych. Na blaszczanka? łazienki są większe niż, niż, niż pokój, który mieliśmy. Mamy no jeszcze trzy akwaria. I, I kanarki, nie wiem, jak, jak się żyło wtedy, ale mi to w ogóle nie przeszkadzało. Myślę, że życie w ogóle było nawet lepsze. Był nacisk na pewno na naukę, nacisk na pracę, ale... A chciało ci się uczyć? Nie. Wychowało mnie podwórko. I to było fajne, że to była jakaś lekcja życia, że trzeba było sobie w wieku 7-8 lat po prostu poradzić. Ale to było łódzkie, po, łódzkie podwórko? Łódzkie, tak. No. Łódzkie podwórko. Biedne, znaczy ciężko powiedzieć, biedne osiedle. Normalne osiedle, natomiast były problemy. Trzeba było wrócić do szkoły, nie wpaść pod samochód, bić się. Miałeś klucz na szyi? Tak, wszyscy mieli klucz na, klucz na szyi. No dzisiaj, dzisiaj dzieciaki by się po prostu zgubiły, gdyby przyniosło się do tamtych czasów o jedno pokolenie. I cóż, no zmieniło się to wszystko. prawda? będziemy walczymy o ten metraż. Robi się taki paradoks, że płacimy za mieszkania, płacimy za domy, w których nie mieszkamy. I na które zarabiamy. W pracy. Tak. tak jest. Mhm. Pomysł tego programu Dąbce nie mieszkania to jest jakaś furtka, jakaś, jakaś odpowiedź, Coś między luksusem, czyli dużym domem 300-400-metrowym, o którym kiedyś się marzyło, a takim apartamentem, w cudzysłowie, który ma 40 metrów, trzy pokoje i jest takim ściskiem w centrum Poznania, Warszawy czy Łodzi. Tutaj w domu w cenie mieszkania obserwujemy rodziny, które miały 200-300 tysięcy złotych, kupiły działkę za 50 tysięcy i może nie żyją w przepychu, ale w takim nowoczesnym luksusie, bo są blisko lasu. Blisko jakiegoś powietrza, daleko od sąsiadów, mają trochę trawy. To jest nasz widok za milion dolarów. To jest nasze miejsce. To jest kosmos ale nie trzeba podchodzić do jeziora, żeby wejść do wody. Czyli swoje jacuzzi. Zobaczymy? Oczywiście, zapraszam. Masz kąpielówki? Mam. <noise> Każdy dom w, z twojego programu to jest historia jakiejś rodziny, jakiejś decyzji, jakiegoś też ryzyka. Tak. Wyprowadzki z miasta często. Pamiętasz takie najbardziej zaskakujące albo inspirujące? No pff, tak, pff, często są łzy w oczach, że, że ludzie naprawdę inaczej dochodzą do szczęścia. Człowiek w ogóle wracając do swojego domu, do swojego życia przewartościowuje mhm. to wszystko, co to, to nazywa domem. Jeden dom taki chłopak zbudował za 170 tysięcy złotych okay. z drewna, które pochodziło z jego lasu, swoimi rękami. Bierze za ten domek, bo, bo wynajmuje ten dom, jak tam nie mieszka, 1000-1500 złotych za dzień. Prawda? Więc inwestycja zwróciła mu się chyba w rok czy półtora i to są takie historie, w które w ogóle ludzie nie wierzą. Tą antresolę przygotowałem z myślą jako home office, dlatego też ustawiłem to biurko. Można śmiało pracować, ponieważ mam tutaj szybki internet światłowodowy. A w chwili oderwania oczu od monitora, możesz sobie podziwiać piękne pasmo Brzęki. Kuba jesteś kojarzony nie tylko z nieruchomościami, ale też z biznesem i z tym, że umiesz pomnażać pieniądze. Chciałem cię zapytać, czy to było jakieś twoje chłopięce marzenie, żeby no, dojść do jakiegoś takiego pułapu finansowego, który będzie ci odpowiadał? Tak. <śla> Udało się. Tak. A jak się tego nauczyłeś? Kurczę, no, jakaś inspiracja na pewno. Od taty, ze strony taty, który był przedsiębiorcą. Nie chciałem mieć jakiegoś zawodu, bo po prostu chciałem być autentycznie bogatym człowiekiem. Okej, okay. wiesz, bo pytam o to, bo w Polsce jest cały czas jakiś taki wstyd mówienia o pieniądzach. Ludzie nawet nie mówią pieniądze, tylko pieniążki częste, jakby wstydzili się tego słowa. Trzeba wiedzieć, że jesteśmy narodem w bardzo trudnym położeniu, takim historycznym, geopolitycznym. 400 lat samej pańszczyzny, plus zabory, plus komuna. Plus teraz te parę dziesiąt lat tego, tego takiego no, no, neokapitalizmu, mm. gdzie staliśmy się, trzeba o tym mówić, po prostu dużym rynkiem zbytu, rynkiem pracy. Dużo ludzi, którzy, którzy mają pieniądze, ma problemy finansowe. Dlaczego? Nie wiem. No nie, umiemy, nie, nie ma tak zwanej edukacji finansowej. Tak? Ja, ja tutaj dostałem się do dość dobrej szkoły, do, do SG-u i szybko z niego zrezygnowałem, jak się okazało, że Żaden z wykładowców nigdy nie miał biznesu. A kto cię nauczył dzielenia kwoty na um, oszczędności, pieniądze do inwestycji, zarządzania S. Wiesz, S. domowym S. budżetem? S. S. Okay. S. mniej, natomiast y, dziadkowie prowadzili sklep. O, więc, bardzo dobry, więc mały sklep. gdzieś tam biznes. się uczyłem, jak, gdyby, jak się robi pieniądze na małych kwotach. Nie byłem wtedy zupełnie tego świadomy. No, sama pracowite wstawanie o 5, 6 rano. To wpoili mi na pewno. Rodzice. A w której dzisiaj wstałaś? No za wcześnie, przed piątą. Mnie rodzice nauczyli tak biznesu, że nie dali mi kieszonkowego. Dziadek dał mi samochód jakiegoś starego malucha, ale zabrakło na paliwo i powiedziałem, że za 100-200 zł no, no, no nie będę imprezował, rozwijał się, wyjeżdżał i trzeba było dorobić. I, i ta no. przedsiębiorczość wzięła się po prostu z chęci życia lepiej. Trening zrobiony, prysznik zrobiony, siananko zjedzone. Teraz pokażę wam naprawdę złoty interes. Lecimy do centrum miasta na nową inwestycję. Takim autem to rzeczywiście można polecieć. No to właśnie, twoje pierwsze zarobione pieniądze, co to było? Co to była za praca? Kurczę, różne. Jakieś na giełdzie narciarskiej jakiś sprzęt sprzedawałem. Gdzieś tam na wsi pomagałem dom tynkować, zbierać porzeczki, jakieś takie pierdoły robiłem. Natomiast realne pieniądze zarobiłem jako korepetytor. Z, Z jakiego Z angielskiego? przedmiotu? Z angielskiego, okay. To było jedyne, co potrafiłem robić. Przeskalowałem to bardzo szybko. W liceum uczyłem tam po 20-30 złotych za godzinę, a, a parę lat później miałem tysiąc osób w Polsce, które dla mnie uczyły w 130 miastach i, i ta historia no, jakieś tam było parcie na te większe, mniejsze pieniądze i i się gdzieś udało. Jest takie powiedzenie, że nie, nie odniesie sukcesu ten, kto nie poznał smaku porażki. Chciałam zapytać, czy zdarzyły Ci się w życiu takie jakieś małe katastrofy i czego się nauczyłeś? Małe na katastrofy to ja mam trzy razy w tygodniu. Natomiast <laughs> nigdy nie było bankructwa, nigdy nie było plajty, zawsze była duża ostrożność, ale, ale no, niestety poparte było to pracowitością. Mało szczęścia, dużo pracy, trochę ryzyka, zawsze dwie, trzy firmy, kilka źródeł przychodu. I, i, i praca od dzieciaka. No te pieniądze są potrzebne. Mhm. Ja dzieci wychowuję tak, że może już nie będą musiały przechodzić tego, co ja w młodości. No właśnie, jak wychowujesz pewno... dzieci? Dostają kieszonkowe, czy też dostają kieszonkowe, Dostają kieszonkowe, ale sprzątają podwórko, wynoszą śmieci. 100-150 złotych mają takie gwarantowane, a każde 20-30 złotych muszą. I to, to są świetne naprawdę lekcje. Młody kosi trawę, dostaje dwie dychy. Nie chodzi o dwie dychy, ale chodzi o... Oto nauczenie się sięgnięcia po robotę i jako siedmiolatek zaszaniał z kosiarką, a, a podobno miał sobie uciąć nogi i palce, wszystko, a, a kosi trawy jeszcze zarabia. A przyszedł po podwyżkę? Przychodzą cały czas. <laughs> Starsze pokolenie przedsiębiorców wie, że biznes to jest bardzo długa droga. Niestety. Młodziaki często o tym zapominają, chcemy za szybko, za łatwo, za tanio wejść na górę. Tak się po prostu nie da. Z jednej strony płaczemy, że jest źle, z drugiej strony... lubimy wydawać pieniądze. Uwielbiamy wydawać pieniądze i myślę, że tu, tu nie jest problem przedsiębiorczości, tylko takiego hiperkonsumpcjonizmu, że... Wydajemy szybciej niż zarobiliśmy. A przedsiębiorczość to jest inwestowanie swoich nadwyżek. Przedsiębiorczość to jest nie wydania pierwszych trzech pensji, żeby móc kogoś zatrudnić, kto zrobi naszą pracę. I to jest proste. Dzięki Kuba za tę lekcję. Mam dla ciebie kwestionariusz. Cechy, których szukasz u mężczyzn? Kurczę, chyba odrobinę odwagi, odrobiny szaleństwa, i coraz bardziej mi brakuje jakiejś prawdy. Mi się wydaje, że kobiety zaczynają być silniejsze, że jak coś kobieta chce powiedzieć, to mówi, natomiast facet często ma wielkie mięśnie, dobry samochód, ale jak ma powiedzieć to, co myśli, to, to ma problem. Okej, okay, no to cechy, których szukasz u kobiet? Kobiety niepotrzebnie się boją. Gdyby kobiety zdjęły te blokady, które mają, to, to nie mielibyśmy tu co robić, jeśli jako mężczyźni w polityce, w sporcie... Twoja główna wada? Bałaganiarz. Okej. Okay. To dla twojej żony chyba jest tak, największa faza. Tak, tak. uh -huh. A kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Chyba podróżnikiem. Uh -huh. I tak będę. Kwestia czasu, ale jeszcze, jeszcze nie. Trudne pytanie. Kiedy kłamiesz? No właśnie staram się nie kłamać i płacę za to dużą cenę. Rzadko kłamię. Naprawdę rzadko kłamię. Nie, nie, nie muszę. Uh -huh. A czy stoczyłeś kiedyś walkę na pięści? Ja ćwiczyłem karate. Jak się ćwiczy uh -huh. sport, tak zawodniczo, to nie trzeba się bić. A jakie jest twoje największe dziwactwo? Wróciłem do klocków Lego. To jest jakieś dziwactwo, że naprawdę kupuję te klocki Lego i składam. To jest jakiś kompleks dzieciństwa prawdopodobnie. Zawsze kochałem Lego, ale rodziców nie było stać na te większe zestawy, więc kupuję wszystkie. supermoc, którą chciałbyś posiadać? Ja bym anulował u siebie lęk wysokości. Chciałbym latać samolotem, ale się po prostu... Mam lęk wysokości. Czy zdarzyła ci się noc, kiedy nie miałeś miejsca na nocleg? Spałem w samochodzie. Były takie noce, że nie spałem. I jak świętujesz największe sukcesy? Chyba dobry posiłek. Żona dobry, posiłek, może coś później. To życzę Ci takich sukcesów i takiego świętowania. I na koniec chciałabym Cię zapytać, gdybyś miał wybrać jedną najważniejszą rzecz, której nauczyłeś się podczas kręcenia programu Dom w cenie mieszkania, to co by to było? Że można żyć inaczej, że można pójść inną drogą i poza system wyjść nie możemy. Ale na pewno możemy wyjść poza schemat i, i zwłaszcza w dobie tych, tych drogich nieruchomości, tego głupiego trybu życia, jakiegoś naprawdę dziwnego pędu, yy, można żyć inaczej. To była dla mnie ogromna lekcja życia. Dzięki Kuba.